Szanowni Państwo, Jan Piński i Tomek Szwejgert były współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. I my dziś, Szanowni Państwo, pogadamy o pani Dagmarze Kaźmierskiej, która do niedawna była gwiazdą telewizji Polsat. I po tym, jak goniec.pl, portal, opublikował szokujący reportaż o tym, kim naprawdę była. O wyroku pani Kaźmierskiej, wiedzieli wszyscy. Polsat to lekceważył. Ale kiedy goniec opisał, że jak zarządzała swoim burdelem pani Kaźmierska, jak za nieposłuszeństwo karała. Jak sama pobiła 24-letnią prostytutkę, a później, kiedy uciekła i próbowała porzucić ten zawód, kazała go ją pobić. Kaźmierska o swojej przestępczej działalności. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować skrót z portalu goniec.pl. Dagmara Kaźmierska dotąd o swojej przestępczej działalności sprzed lat opowiadała zdawkowo. Nic dziwnego, jej historia kryje mroczne tajemnice. Działając w półświatku, zleciła m.in. zgwałcenie 24-letniej kobiety pracującej w agencji towarzyskiej. Wcześniej sama ją pobiła. Pobita i zgwałcona i przymuszona do prostytucji Maria A. Mierzyła się później z myślami samobójczymi. Kobieta, pomimo choroby nowotworowej i przeżytów, była zmuszana do korzystania z solarium. W końcu publikujemy pierwszą część naszego śledztwa na temat przestępczej działalności Dagmary Kaźmierskiej. To historia pełna przemocy, pogardy dla słabszych i okrucieństwa. Kaźmierska jest jedną z największych telewizyjnych gwiazd. Polsat zaprosił ją do kultowego tańca z gwiazdami w TV4. Prowadzi serię pod tytułem Dagmara, szuka męża, wcześniej w należącym do TVN-u kanale TTV, była twarzą formatu Królowe Życie. Na Instagramie ma milion obserwujących trudną, bardziej spektakularną karierę w świecie polskich plebiscytów. Pre w swojej książce 2021 roku Prawdziwa historia królowej życia mierska wspomina o tym bardzo chłopieżnie. Jeżeli ktoś jest e, ciekawy szczegółów, sprawy są, to w dokumentach nie sobie jedzie do sądu i poczyta akcja. Zachęca w niej gwiazda e, telewizji. Pojechaliśmy i przeczytaliśmy. E, I e, tutaj Szanowni Państwo, naprawdę są e, szokujące rzeczy. Październik 2007 roku, nie taka w sumie dawna przeszłość. Mówimy raptem o Kwestii, drodzy Państwo, 17 lat. Maria A pewnym krokiem zmierza w kierunku Mercedesa SLK zaparkowanego koło dworca. Na, na tablicach czarnego samochodu widnieje charakterystyczny ciąg liter układający się w napis Konon. Po latach czytelnicy portali piszących o biznesie będą wiedzieli, że to imię syna, tak Mary Kraźmierskiej. Wtedy, blisko 17 lat temu, Marysia odbiera to po prostu jako drobny przejaw luksusu ludzi, z którymi dotąd nie miała styczności. Ma 24 lata. No i tutaj jest opis o tym, jak ona idzie pracować do tego burdelu, ponieważ jest żonata ze starszym mężczyzną, ma dziecko, chce dorobić. W 2007 roku pani Kazimierska ma 32 lata, jest stręczycielką z kilkuletnim stażem i przestępczą karierę zaczynała od prowadzenia domu publicznego Artora w kierunku w centrum Kłodzka i tutaj jest opisany w ogóle cały cały ten mniej więcej proceder ten już nie będę państwu tutaj. Tylko było chłodne, tak ja tak. czytam, więc Czułam się źle, czułam się brudna, miałam do siebie pretensje, powiem w swoich zeznaniach, Marysia szybko zaczyna tęsknić za domem, synem, myśli o powrocie do szkoły, liceum dla dorosłych, żałuję, nie chcę już być dłużej prostytutką. Eee, eee, sprawę próbuję rozwiązać Henryk B., który taki człowiek, przywiózł mi zaświadczenie, twierdzą, że mogę je przedłożyć w szkole. Praca u Dagmary trwa od 20 wieczorem do 5 nad ranem. Mary się obsługuje średnio pięciu mężczyzn dziennie. Wtedy też radykalnie pogarsza się jej stan zdrowia. Nowotwór bo daje przerzuty z jajnika na nerkę. W trakcie pracy byłam zmęczona. W lokalu był Łukasz, Jacek, tam barmanka. Oni pili wódkę, Jacek zobaczył, że jestem zmęczona. Zapytał się, czy chce coś na wzmocnienie. No i generalnie to jest opis tego, w jaki sposób utrzymywali tutaj w alkoholizmie, w... W, po prostu w robocie, wysyłali... Damano na narkotyki, tak, na tak. 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 Pod koniec roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, Maria znajduje w końcu dogodny moment na to, żeby uciec. Nie wykorzystuje sytuację, że w klubie nie ma nikogo, pakuje się, dzwoni po taksówkę, ucieka do Nysy. Maria wraca do domu, ale zupełnie się nie ukrywa. Zniknięcie bez słowa swojej podopiecznej. Kaźmierska traktuje jako zniewagę. Zgodnie z zapowiedzią postanawia się zamieścić. Kilka dni później nasłony przez... Miją karki, namierzają Marię, pakują do auta i wiozą z powrotem do agencji. Według zeznań kobiety żadna z pracownic nie widziała awantury, która wybuchła, po ich przyjeździe, jak Mara krzyczała do wszystkie dziewczyny, siedziały pochowywane w pokoju, bo nie chciały się pokazywać. Biła mnie, biła mnie rękami po całej ciele, mówiła, że kurwa to nie człowiek, że pozabija nas wszystkich, że nikt nam nie pomoże. Jak skończyła, ruski chwycił mnie za szyję i zaczął mnie straszyć, że jak jeszcze raz ucieknę, to on się mną zajmie. Zostałam zaciągnięta do pokoju i zamknięta na klucz. Krzysiu około 40-letni mężczyzna, zjawia się zaraz później, ona leży poturbowana, przerażona. Był wysoki szczupły łajzowaty, niedomyty, ale uprzejmie powiedział, że ma na imię Krzysiu, nie chce mi zrobić krzywdy, ale Indagymara powiedziała, że była mnie grzyczna, więc on przyjechał ze mną porozmawiać. Że mężczyzna zaczął się rozbierać, podszedł chyba od razu, też mi kazał to zrobić. Nie pamiętam dokładnie, co to było. Położył mi na łóżko, ręce kazał mi podnieść do góry i włożyć między szczebelki łóżka. Nie potrafię powiedzieć, jak długo to trwało. Poddałam się, nie broniłem, nie krzyczałam, a on po prostu wstał i wyszedł. Pamięta też, jeszcze, jak napastnik ubrał się spokojnie, leżała wtedy, nie miała już dużej ochoty żyć. To jest kara na odchodne, rzuciła do niej Kazimierska. Według relacji kobiety, miała ją więzić jeszcze przez kilkanaście dni, wciąż przesyłając do niej klientów w swojej agencji. Jak potrzebowałem pieniędzy na narkotyki, to tak Mara zawsze mi je dawała. No, co innego mi odmawiała. Mówiła, że mam się ruchać, a nie brać pieniądze. No, i to jest za to wszystko. Wiosną 2009 roku funkcjonariusze policji rozbijają grupę prowadzącą agencję. W, w czasie sądowego procesu biegli, uznają zeznania Marii za w pełni wiarygodne. Do jej opinii przychyla się sąd. Lekarz odnotowuje, u Marii, liczne objawy stresu pourazowego. E Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżona Dagmar Kaźmierska kierowała wykonaniem czyn zabronionego, czyli zgłoszeniem Marii, co podkreślano uzasadnioną prawomocnego wyroku skazującego Dagę na łączną karę trzech lat więzienia. Wyrok dotyczył także sutenerstwa i przymuszenia do prostytucji. Chcieliśmy porozmawiać z panią Kaźmierską, w jaki sposób traktowała swoje podwładne w agencji HID, ale nie mam ochoty na wywiady, powiedziała i rzuciła słuchawką. Nie zdążyliśmy wymienić nazwisko Marysi od naczelnego. Portale narzędziowe naszej grupy mediowej w latach niejednokrotnie zwracały się do pani Kazimierskiej z prośbą o wywiady, bądź krótkie wypowiedzi przed kamerą. Takich próśb w jej kierunku nie będziemy już kierować. Liczymy natomiast na szczerą rozmowę na temat szczegółów jej przestępczej działalności. Janusz Szwertner, redaktor naczelny,goniec.pl e to jest hardcore. Pytanie jest takie, bo to jest bo to wszyscy tak naprawdę tomku wiedzieli dlaczego my tu zajmujemy się tym tematem, bo potrzeba było tej publikacji, żeby tutaj teraz sobie pozwolę zacytować tekst z portalu press.pl, magazyn press, najstarsze pismo polskie poświęcone branży dziennikarskiej medialnej. Tutaj jest z portalu. Po tym, jak serwis goni opisał przestępczą działalność celebrytki Dagmar Kaźmierski. Telewizja Polsat zrezygnowała z nadawania programu Dagmara Szuka Męża, z jej udziałem na wszystkich swoich antenach i usuwa go z Polsat Box. Dowiedział się przez serwis. W czwartek tam serwis opublikował artykuł, jak gwiazda Polsatu kazała zgwałcić Marysię Mroczne Tajemnice Królowej Życia. Portal onet.pl poinformował, że w związku z ustaleniami Spel posad zmienił ramówkę i nie zostanie już wyemitowana powtórka trzeciego odcinka. Jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że program znika do odwołania ze wszystkich anten Polsatu. Tomasz Matwiejczuk, Rzecznik prasowy grupy POLSAT Plus wczoraj wieczorem potwierdził nasze ustalenie. Tak naprawdę, Tomku, to to jest krótka rozmowa o kondycji polskich mediów. Tak. Bo wszyscy wiedzieli, że była skazana za strajnczycielstwo, tylko nikomu nie chciało się ruszyć czterech liter i przeczytać akt spraw oczywiście generowała generowała jednak duże przychody, dużo, dużo, ludzi obserwowało jej profile w mediach społecznościowych, patrzono na to, ale wiesz, ta hipokryzja uderza, uderza mnie szczególnie, bo jest mnóstwo przypadków, że pomijane są sprawy dotyczące osób skrzywdzonych, osób chorych, różne różne tematy, a, a ta pani no, była tak bardzo mocno lansowana i nie, nikt nie miał, nie miał żadnych obiekcji do tego, że no, te rzeczy, które robiła, było chydne i była skazana i odbyła częściowo karę za, za te swoje przestępstwa. Ja już tak śmieję się, żartuję, no, jeżeli chodzi o ciebie i, i o mnie, to jest zakaz y, mówienia na nasz temat. W ogóle nie wolno powiedzieć. Pomimo tego, że ty... Nie ma żadnej sprawy, ja nie jestem skazany, te sprawy, jak wiemy, są, są dęte. No, nie wolno nawet powiedzieć o tym, wymienia się, wymienia się te 31 osób, które powiedziały i zgłosiły się o tym, że były na liście 31 osób. E, które których, uznano, że najprawdopodobniej były. Osoby, że osoby do których popełniono, popełniono przestępstwo, zostały tak wyselekcjonowane. Ja wielokrotnie mówiłem, że jestem na, na liście tych ja nie mam parcia na szkło, natomiast to jest to jest skrupulatnie pomijane. I wiecie, to jest śmieszne. Natomiast, ale to jest również takie, takie jak gdyby robienie krzywdy, bo opinie społeczne, no nie, no coś na niego jest, coś na nich jest, na tego pińskiego też, bo no, no nic nie mówią, coś tam musi być strasznego. A, na, a, a, a nie ma takich zahamowań przy tego typu ludziach. Jest to jest obłuda mediów. To jest również to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie wolno zadawać pewnych pytań. No nie wolno, bo pytania te były zadawane przez media pani Kazimierskiej. Pani Kazimierska wyda, wydała książkę, opisała swoje. Ale przyżycia. nie to, ale nie to. Tak, o swoje przeżycia z więzienia, ale to nie. Janku, no nie wolno zapytać również Jarosława Kaczyńskiego o rozmowę z bratem. No nie wolno. Jakby jakiś dziennikarz, no, no nie, no to wszyscy by uznali, że to jest coś strasznego, że na konferencji prasowej napisałby, czy, czy zgadza się pan na ujawnienie rozmowy z bratem, tej ostatniej, prawda? I tutaj e, czy nie można absolutnie mówić o tym, że Mary Mariusz Kamiński ma. Kłopoty z chorobą alkoholową. Nie można mówić o różnych tematach dotyczących szeregu ludzi z PiSu. No, przez długi czas w Polsacie nie zadawano pytania czarneckiemu. Jak to było z tym kabioletem, że Pan tutaj yy, wypisywał, wypisywał te, te wszystkie kilometrówki, które były, ja tak powiem, przestępstwem, oszustwem, nie można było spytać o to, innych polityków PiSu o różnego rodzaju problemy z prawem. Nie, nie ma o czym mówić. no Suski wielokrotnie występował, nikt go nie pytał o, o, o te problemy m, takie natury obyczajowej, że jakaś pani z nim korespondowała i, i, i tam była ta kwestia tych, tych wszystkich nagich zdjęć. No nie porusza się publicznie tematu pani e, kurator Nowak m, tych na świecie jest to normalne. Jak zwróci, zwrócicie Państwo uwagę na brytyjskie media, tam nie było tematem tabu i było wszystkim głupio, bo tutaj rzeczywiście przesadzili, kwestia stanu zdrowia. Prawda? I Tutaj dokładnie można mówić o, o, o stanie zdrowia i, i księcia Karola, i i, i, i Tomku, Kiężki, vegan, to, no. to, nie zjeżdżajmy w kierunku, nie zjeżdżajmy w kierunku. U nas Janku, tylko tylko ta, tego, robić, tego robić nie wolno. Nie zjeżdżajmy w kierunku tematu. To co zrobili z, z tą panią Kazimierską, wiesz, to jest takie lansowanie no patologii. Ohydy. Ohydy. Jest, Ohydy. Szanowni Państwo, to tak, jest, taka, jest takie coś, co się nazywa, Szanowni Państwo, eh, pato streaming. Który, który się świetnie sprzedaje. Część tego jest ścigana, jeżeli dochodzi tam do przestępstw, gdzie ludzie oglądają sobie jakąś taką telenowelę. Tam żadnych reklam nikt nie umieszcza, bo nikt się tam nie chce reklamować, ale ludzie im płacą, wpłacają im pieniądze za robienie głupich rzeczy. To jest taki naprawdę najmniejszy, dla najmniejszych instynktów. Ja przypomnę, że w zdecydowanej większości do niedawna jeszcze, kiedy likwidowana karę śmierci, większość ludzi była za karą śmierci. I jeszcze mało tego, gdyby zadawać kolejne pytanie, to była również za publicznymi egzekucjami, bo to zawsze była rozrywka dla gawiedzi. I dziś wrzucanie ludzi tego typu, jak pani Kazimierska, którzy mają taką inną przeszłość, bo to nie jest, wiecie państwo, 17 lat. To zawsze oczywiście jest możliwość Naprawy, poprawienia się, wyjścia, nie wiem, opowiedzenia tego, co się robiło źle. Ja przypomnę nie pana Jarosława Stromowicza, który po wydaniu książki, w której opisał, w jaki sposób za dziecka, tak zwanego późnego, czyli za nastolatka, a prawie potem za, za młodego, pełnoletniego, najpierw okradał groby żydowskie, Skopywał, ale podkreślał, że tylko te świeże, tych starszych nie ruszano. No stary już był okradziony, Janko, to proste. Ale to, to, to jest tak jakiś Znał się na, ty, na tej robocie hieny grobowej. No właśnie, ja, ale to, to a ja, to, to ja mówię, że znaczy, ale... że na... tabliczek i wieńców, wieńców, A ten już. Ale ten ja tylko dalej. mówię o tym, co on podawał jako taką okoliczność łagodzącą. Następnie opowiedział, w jaki sposób okradali sklepy AGD w Niemczech, że. No potem opisał ten cały tam mechanizm, że podjeżdżał do kasy z telewizorem, który zapakował, i pytał się, gdzie tu jest serwis. Pani mu tłumaczyła, jak wejść do serwisu. No to on wyjeżdżał z tym telewizorem. Albo opowiadał potem historię, w jaki sposób napadał na poczty, jak to się skończyło dla niego wyrokiem skazującym i pobytem w niemieckim więzieniu. Po czym też opowiedział, jak kupował sobie jakąś dwunastolatkę, nastolatkę małą, młodą, poniżej 15. Samo to, że przyszli mu zaproponować kupno tego dziecka dwunastoletniego, no wiesz, no, no Janek, no, no nie spodziewam się, żeby ktoś do ciebie, czy do mnie, jaś poruszył. Ale... W środowisku przestępczym, żeby ktoś, naprawdę bardzo mocno. Tak, 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 tak funkcjonowałem, taką, taką, tak, takie miałem zadania, ale no, gdyby ktoś do mnie przyszedł i zaproponował mi kupno dziecka, no. Ale właśnie to, o, są, ale to są to, to on... są w mordę. To, 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 to jest mało, no, naprawdę. No, ale to, no, to jest problem. No, ale to jest tak, że to jest ujawnienie tego wtedy, ujawnienie, zresztą trudno nazwać ujawnieniem. On to sam napisał. O ile pani Kazimierska napisała, jak ktoś jest ciekawy, to niech jedzie i czyta akta. To on, napisał, to on napisał sam. I to nie przeszkodziło. Jego wyrzucili dopiero wtedy, kiedy Jarosław Olechowski stracił funkcję dyrektora i, zastał, i został tym dyrektorem Agencji Informacji Michała Damczyk. I do władzy doszło trio, które po prostu personalnie nie robiło Pana. E, e, no, Jaki Jakimowicza. Jakimowicza. Ale w Sienku tam były też różne różnego rodzaju kwestie. Takie no, towarzyskie. No. Pani Ogórek już później nie lubiła Pana Jakimowicza jakieś jakieś inne panie. Były problemy, były problemy z, funk z funkcjonowaniem już poza wizją właśnie, właśnie z, tymi, z tymi paniami. No i to się, to się odbiło, podziękowano. Natomiast wcześniej nie było takiego kłopotu. Wystarczyło to, że złożył hołd Masierowiczowi i, i, i już to było wystarczające, że może. Być gwiazdą. Reszta była teflonowa, nie docierało, nie było żadnego, żadnej możliwości. I, I to są te standardy. Tak, tak funkcjonują nasze media. Dlatego znowu z, 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 z takim uporem wracamy do tego, żeby pokazywać te, tę patologię na przykład dotyczącą finansowania przez partie polityczne, bo tutaj od tego wychodzi, żeby pokazać tych ludzi, tych dziennikarzy, którzy się po prostu sprzedali. Bo jeżeli oni się sprzedają w tych sprawach związanych z promowaniem partii partii politycznej, przemilczaniem zła, bo oni, przemil, bo oni po prostu przemilczali to, to, to zło, nie mówili o tych o tych patologiach, złodziejstwach. Nie zadawali tych pytań więcej zapraszając tych ludzi, no to oni jakoś ich gloryfikowali. No, Ciągłe zapraszanie Czarneckiego i, tak, i to też jest, to też jest pytanie, problem. pytanie, go, robienie z niego eksperta, no przecież to, to, to jest coś dziwnego. Czy zapraszanie Andryszkiewicza, który tutaj bałaka, bałaka te swoje idiotyzmy yy, i poucza innych, yy, yy, jak on żyje zgodnie z prawem, jakie ma wysokie standardy moralne? W Sytuacji, kiedy toczyło się wobec niego śledztwo i, i to śledztwo gdzieś te akce są były w garażu Zierkiewicza, dotyczące fałszowania podpisów. Czyli wynika z tego, że to jego w ogóle dostanie się do parlamentu było, no łagodnie mówiąc, trzeba to było wyjaśnić. O tym media nie mówią. To media pomijają. I tylko dlaczego to pomijają? No motywacją są pieniądze. Czy pieniądze płacone przez partie polityczne, czy pieniądze dostarczane przez nas, przez widzów, dlatego, że tych ludzi się y, lansuje, no, motywacja jest zbliżona. Naprawdę motywacja jest zbliżona. Dziennikarze no, tak samo, tak jak mówimy, nie zadają pytań Kamińskiemu, nie zadają pytań Kaczyńskiemu, no bo ich więcej nie zaprosi. Więcej z nimi nie będzie rozmawiał. No a zupełnie... Jednak, skoro ktoś wybiera zawód dziennikarza, no to robi to dlatego, żeby pokazywać opinii publicznej prawdę. A jeżeli ta prawda ma być wyselekcjonowana, to po co? Chodzi o to, że telewizja Polsat. Yy... Powiem tak, te, pani Dagmara Kaźmierska nie była najgorszym rodzajem kryminalisty, który cieszył się atencją i pobłażaniem Grupy Polsat. Był tam oczywiście Ryszard Czarnecki, zresztą był wieloletni pracownik Grupy Polsat. To też jest taka osoba, która poza tym były dwie, dwoje dziennikarzy na antenie Radia Z, pan Stankiewicz i pani redaktor Lubecka no przejechali się po panu Ryszardzie Czarneckim natomiast Pan Stankiewicz wciąż zapraszał, wciąż akceptował wystawianie pana Ryszarda Czarneckiego. On zrobił raz ten taki przejazd po nim. No ja bym po prostu zapytał się po raz drugi. Jestem przekonany, że po dwóch razach Ryszard Czarnecki nie przyszedł do programu po raz trzeci. Wiecie Państwo, to jest naprawdę zabawne, że koleś, który, bo tam zdaje się to nie było, myśmy my w połowie myśleli, że to było 100 tysięcy euro, tam chyba zdaje się było tylko za 200 tysięcy. Ale co, to już tak naprawdę nie ma znaczenia, drodzy Państwo, czy to ja była pół miliona, czy to był milion. No koleś, który został, szanowni Państwo, Tomek ma dużo takich kolegów z takich różnych przestępczych organizacji, które się nazywają tajnymi służbami. To jest i żart i nie żart, bo na przykład wywiad to są po prostu... Ludzie, którzy są świetnymi złodziejami, tylko że pracują dla państwa. No, analitykami też, natomiast... Nie kradnie się u siebie, to trzeba Nie, robić. to jest chodzi Ale to tak. chodzi, nie, bo to chodzi, drodzy państwo, o kradzież nie tylko finansową, ale przede wszystkim tak. informacji. No to, to chodzi o to, żeby namówić człowieka, w gruncie rzeczy, człowieka drugiej strony, Rosjanina, człowieka z strony przeciwnej, z którą się mierzymy, do tego, żeby zdradził swój kraj i żeby sprzedał nam informacje. Dziękuję, jest kwestia zdobywania pieniędzy też. A chciałbym tak. zobaczyć, jaka hipokryzja tu. Przecież de facto wywalili kabarety za to, za to A, na... że mówili... Tak, ale ja mówię o tym, że kiedy, kiedy my tutaj sobie rozmawiamy, więc ja mówię, że nawet w tamtej organizacjach przestępczych jest zasada, że dużo rzeczy można zrobić, ale nie można dać się złapać. Tak. I jak ktoś taki jak Ryszard Czarnecki został złapany w biały dzień na okradaniu, to trzeba go po prostu wypieprzyć i ukarać go po to, żeby nie siać demoralizacji. Jarosław Kaczyński tego nie rozumiał. Kiedy, przyszło mówmy się, w 1984 roku los księdza Jerzego Popiełuszki obchodził Czesława Kiszczaka tyle co zeszłoroczny śnieg. On po prostu się trochę zdenerwował. Bo ktoś torturował i zabił księdza bez jego wiedzy i zgody. Bo zwykle, zwykle zanim zabijali jakiegoś i torturowali, to przychodzili i się, pytali i jeszcze spieprzył sprawę na tyle, że wszyscy o tym wiedzą. i, 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 i tu... mi się z innym monolog Brunera, więc stawki więcej życie. No nie mogę, nie mogę patrzeć na bitego człowieka. Kiedy bije ktoś inny. no właśnie Ale to, jest, ale to, o to chodziło, no więc on. Po prostu przejrzał, no i dobra, no wyciekło, no to musimy pokazać ludziom, że, że, że my nie zezwalamy na takie rzeczy i musimy ludzi ukarać. Więc winnych to będzie tych trzech łebków, co go porwało i ty, pietruszka, pułkownik. Jak ktoś coś powie o Jarosłowie Kaczyńskim, świetny kabaret, przepraszam, nie wymieniam wszystkich Roberta, Rober, Rober, Roberta Górskiego. Nie, to, to jest obraz no, no to, to Powiedział prawdę. Nie, nie, koniec. Nie, do widzenia, oni już nie będą u nas gościć. Tego robić nie wolno. A jak pani sutenerka, to może iść na pełnej i to i to właśnie dobrze mówię, bo to właśnie o to chodziło. Na pełnej tej, może. Nie ma problemu? O Jarosławie nie, no skąd? A Aż w ogóle powiedzieć, że zapytać się, czy jest że... gejem? Nie nie, no, nie, nie, nie wolno. Nie wolno. Cały czas można w dalszym ciągu powielać tego kretynizmu w różnych pro, programach e, informacyjnych, gdzie on sobie żartuje na miasta spalni Zosi i że kobiety dają w szyję. To nie ma, nie ma problemu. Z tym proszę bardzo. Żaden kłopot. To, to może być. I te wydrwiwanie osób homoseksualnych. Tak, tak, to żaden problem jest ale no o nim coś, no nie, 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 wywalić kabaret, skończyć z tym. Znaczy nie, pokazać do pewnego momentu, wiesz, kiedy, no bo jeżeli coś w stosunku do nas, no to my się odwrócimy i damy salwę e, ze wszystkich działów. Ale dalej za chwilę, nie, nie, już teraz jest dogadane, trzeba to wszystko usunąć. To jest ta hipokryzja i właśnie my przy pomocy państwa staramy się walczyć, żeby tej hipokryzji nie było. Jesteś oznaczony to Proszę bardzo, mów. Szanowni Państwo... E... No nie zaprosimy żadnego pedofila do, do, do programu. Przepraszam, że mówię za Ciebie, Janek. No, tutaj, ale no, rozumiem, żadnego bydlaka, żadnego zboczeńca e, czy człowieka, który no, ogólnie nie jest, nie jest szanowany. No, ja pokazuję faceta, który jest takim, w, te, w tej chwili usiłuje, usiłuje uczyć innych żyć. No pokazuje Dobskiego. No facet, który wypisywał kretynizmy, do, ty, y, namawiał, na, namawiał panią lekich obyczajów do różnych rzeczy, wypisywał jakieś ochydy. Naprawdę, ja już pomijam, pomijam to, że, że, że miały jakąś tą, tą e, więzienną więzienną e, e, karierę. E, za głupotę. No, ale... Facet teraz opisuje, za ile kto ma buty, jak kto żyje, jak kto funkcjonuje, jak to się dzieje? Mistrz, który y, robił te idiotyzmy i, i, i robił, robił te, te wredne, ohydne rzeczy, y, dyskutował z Obajtkiem, wrzucał swoją rodzinę, łamał, kręcił. On cały czas y, chce robić jako taki autorytet moralny. Szuka przestępstw, szuka nepotyzmu. <grym> To trzeba, to trzeba, Szanowni Państwo, wypalać żelazem rozżarzonym do białości. No, jeżeli ja zacznę dyskutować, dyskutować, że no, nie wolno nikomu dać mordę, no nie, nie, Szanowni Państwo, to nie, nie da rady, bo, bo, bo przyjdzie iluś ludzi i powie, co się działo. Bo ja kiedyś myślałem, że w ten sposób można wszystko załatwić. No, na szczęście rozumiem, że, że nie. Także wiecie, Mam nadzieję, że ten, yy, jednak ta reakcja na tę panią, to już jest jakiś początek, ale za tym muszą pójść jeszcze inne rzeczy i, i te tematy, Janku, związane z polityką, z tą obłudą. Szanowni Państwo. Dalej nie wiemy, kim był Krzysztof Su, kim był redaktor Suwart. Wiemy, szanowni Państwo. Znaczy ich... Wiemy, ale było ich dwóch, było ich A... Pan redaktor, pan redaktor, popełnił długi, długi artykuł i i, i... No, Antoni, jest... to nie on, że nie jest. Szanowni państwo. To jest na końcu. Teraz ten pan redaktor Paweł Kapusta napisał tekst. Ja syn Suwarta. A na końcu to się skończy. Wiecie, państwo, to polecamy wywiad na naszym kanale głównym. Z panem Rafałem Kubiakiem, mandarkiem, przedsiębiorcą, blogerem, to nie jest jeszcze koniec. My poprosimy grzecznie faktury, które zostały wystawione przez Wirtualną Polskę i wszystkie inne media do Ministerstwa Sprawiedliwości i sprawdzimy, Szanowni Państwo, co jest na tytule faktury i co zostało zamiast za to opublikowane i zrobione przez yy, wirtualną Polskę. I dopiero wtedy, jak zobaczymy, czy to się zgadza, że bo ja mam dziwne wrażenie, Szanowni Państwo, że się nie zgadza i że to jest jeszcze kolejny problem, bo to jest cztery lata dopiero minęły i jeżeli to się rozjeżdża, no to znaczy, że i pieniądze trzeba będzie oddać, i VAT. Oj, szanowni państwo. Tak, Spok masz rację, ten właśnie, te, te, te faktury, to jest duży problem. Nie, to baczcie Państwu, państwo. że polskie za pieniądze, nie. ksiądz się modli, za pieniądze, ludź się podli. I to tak. To jest, to jest, Wiewiórki napisały właśnie, zacytuję, że. Pan Rafał Kubiak, dokładnie napisały, Kubiak trafił, to jest to, czego Świdelski, to jest właściciel wirtualnej Polski, IWP się boi, to jest po prostu fakt, lewe faktury do zle zleceń, czyli krótko mówiąc, Szanowni Państwo, na co innego były wystawione faktury, tak, to, to trzeba taki scenariusz sprawdzić, a co innego było wykonywane przez wirtualną Polskę. Szanowni Państwo, historia na weekend e, polska marionetka Hitlera to jest opowieść o Leonie Kozłowskim, człowieku, który miał być polskim quislingiem. Dostał zaoczny wyrok śmierci. Były polski premier, e, zmarł w maju e, 1944 roku e, w Berlinie. Ja tutaj też polecam e, tekst o e, e, Uchodźcach masowego rażenia, o tym jest, jak walczono imigrantami. To jest, drodzy Państwo, mój materiał o tym, że imigranci to jest broń. Tutaj jest, opieram się, ten artykuł napisałem na podstawie amerykańskich odkry, odkryć amerykańskiej politolog Kelly Greenhill, która wyliczyła, że w ubiegłym stuleciu dokonano ponad 50 prób wykorzystania masowych migracji jako broni. Szanowni Państwo, to można było robić dwojako. Raz na przykład, można było ludziom zabierać. Na przykład, migracja e, najbardziej wykształconych kadr to była broń, którą Zachód atakował Związek Sowiecki. Oprócz tego, Szanowni Państwo, e, w tym numerze naprawdę wiele, wiele ciekawych tekstów. E, o najcenniejszym agencie USA, Dmitriju Foliakowie, znaczy, aby agencie amerykańskim w Rosji, E, dlaczego Napoleon przegrał? E, 18 czerwca 1815 roku bitwa pod Waterloo. Szanowni Państwo, właśnie się zorientowałem, że e, to jest, że Jarosław Kaczyński urodził się w rocznicę bitwy pod Waterloo. Ja nie wiem, co to znaczy, ale jak ktoś mówił mi kiedyś, to był bodajże, to jest słynny cytat. Z... Jan bo widzicie że, znaczy, że nie ma, zna, nie ma tego słowa, tylko znaki. Nie od, razu, od razu, Janku, mi się, mi się, że tak powiem, ciśnie na usta to, co powiedział Cambron i, i, i to jest najważniejsze. Tak, tak, I to nie chodzi, że gwardia umiera, ale się nie poddaje, tylko chodzi o to, co odpowiedział. Po prostu powiedział: Mert. Tak. To jedno słowo mi się pojawiło. Szanowni Państwo, oprócz tego w, tej, w tym numerze mamy również bardzo ciekawą historię Pana Alfreda Szklarskiego, człowieka, który był kolaborantem, szanowni państwo, skazanym po wojnie, słynny autor Tomka, przygód Tomka dla młodzieży, chociaż już teraz tam obecna młodzież to już mało wie o tym kim był Tomek Wilmowski. I to była taka postać, szanowni państwo, zanim, zanim się rozpowszechniła ta te, ciekawa telewizja i seriale, to ludzie się zaczytywali. Ja przeczytałem całego Szklarskiego, szanowni państwo, jeszcze w latach osiemdziesiątych. Pamiętam o tym, że musiałem mieć specjalną petycję, żeby mi pozwolono czytać też książki z tej z biblioteki dla dorosłych. I do dzisiaj pamiętam, jak pani, która mnie wpuściła, to powiedziała, że niech mnie ręka broni, boska broni czytać tego Nienackiego, bo Nienacki był dla dzieci i młodzieży, A nie, ale potem się dowiedziałem, dopiero potem, lata później temu się dowiedziałem, że Nienacki dla dorosłych to jest zupełnie co innego. No raz do roku z kilu ławkach, Janek nie, no tego nie wolno. Nie, do. ale ja się dowiedziałem, żebym po prostu, żebym, żebym nie sięgał po tego Nienackiego, więc oczywiście pierwszą rzeczą, co zrobiłem, to trzykałem tego Nienackiego tam, i generalnie o co tej kobiecie chodzi, że tego mamy nie czytać. No więc na dzień dobry wskazała mi lekturę. Przeczytałem pierwszych 15 stron, ja z nie zrozumiałem o co jej chodzi. No, szmira jak szmira po prostu. Ale, ale to, tak, to takie wspomnienia. Historia na weekend w dobrych kioskach, na w dobrych empikach. Tomek. Panie Jarosławie, Panno Jaryco po 17.30. Pan, te wygłaszane przez Pana idiotyzmy z tą poważną miną, te... O tym, e, między innymi, jakich pan tutaj e, lansuje ludzi, że oni mają dar Boży, to są biznesmeni, którzy poradzą sobie w Unii Europejskiej, bo to pan i pana ludzie to wygłaszają, to niech pan posłucha. Taki Orlen zostawił bajtek. Nowy prezes podał mierzącą kwotę. Nowy prezes Orlenu, Ireneusz Fonfara, skierował list akcjonariuszy. Zwrócił uwagę, że skonsolidowany wynik Orlenu za 23 rok. Obciążyło odpisy wartości aktywów na 17,2 miliarda złotych. Odpisy obniżyły zysk spółki. To jest właśnie to, jak wy się tym bawicie. Ja, pan, panie Jarosławie, ja pamiętam, ten, ten, znaczy, czytałem o tym procesie pana e, Wawrzeckiego m, gdzie został skazany za tą aferę mięsną na karę śmierci. Ojciec, 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 ojciec. M, Kara śmierci wykonano. Kara śmierci wykonano. E, oczywiście to, to, to była zbrodnia i tego nie wolno było zrobić, ale niech Pan zobaczy. No mam e, różnych ludzi, mnóstwo znajomych i widzimy i, i piszą do nas ludzie, którzy e, zna jakieś. Kwoty naprawdę bardzo nieporównywalne z tą kwotą, poszli do więzienia. Ze mną siedzieli, ze mną, ze mną siedział chłopak, który dostał 4 lata. Łącznie połączyły mu się różne rzeczy, a ostatnia, ostatnia jego sprawa to było to, że jak się przeprowadzał z mieszkania do mieszkania, to ukradł tam deskę do pracowania i toster i to było wycofane chyba na 1400 zł czyli po prostu zabrał stamtąd z tego mieszkania wynajmowanego i razem siedział 4 lata, ojciec, trójki, dzieci. Tutaj e, trudno powiedzieć, trudno nie powiedzieć o tym, że to jest sprawstwo kierownicze, 17 miliardów 200 milionów przez Pana bzdury, przez Pana Wójta z Przysimia, przez te wszystkie Pana cyrki, a to jest tylko jedna część tej, tych wszystkich historii. Miliard 600 milionów, które po prostu lekką ręką płacili gdzieś jakiemuś 25-letniemu Chińczykowi. A pan dalej bryluje w mediach i dalej pan uważa, że to pana nieomylna ekipa e, ma największy mandat, żeby e, ułożyć życie całej Europie. Zniknij człowieku do więzienia. Naprawdę do więzienia. Panie Panie bardzo. Państwo, do zobaczenia.